Nasza klientka chciałaby z panią porozmawiać. Klientka? Tak, jesteśmy prywatnymi detektywami. Ewelina wynajęła nas, żebyśmy panią odnaleźli. Ale nie chciałaś ze mną rozmawiać. Zmieniłam zdanie. Rodzice zapewniają mnie, że nie jestem adoptowana. Chciałabym im wierzyć, ale mam jakieś dziwne przeczucie. Chcę poznać pani wersję. Dobrze, może usiądźmy gdzieś. Opowiem ci wszystko na spokojnie. Nie, załatwmy to tu i teraz, proszę. Byłam młoda i głupia. Miałam 18 lat, kiedy zaszłam w ciążę. Z kim? Nawet nie znam jego imienia. Rodzice próbowali zmusić mnie do aborcji, ale było już za późno. Myślałam, że zmiękną, kiedy się urodzisz, kiedy zobaczą swoją wnuczkę, ale kazali mi cię oddać. Zagrozili mi, że inaczej wyrzucą mnie z domu. Nie miałam grosza przy duszy, byłam przerażona. W szpitalu powiedzieli, że będzie ci dobrze, że jest para, która cię weźmie i pokocha, że będziesz miała szczęśliwe dzieciństwo. Nie, to nie może być prawda. Przysięgam, jesteś moim dzieckiem, córeczko. Proszę tak do mnie nie mówić, przecież ja mam mamę. Która cię wychowała, która dała ci dom. I jestem jej za to wdzięczna. Ale to ja cię urodziłam, nie ona. To ja pierwsza trzymałam cię na rękach. Czemu miałabym pani wierzyć? Bo wie pani, że mam znamie na brzuchu? Co ci mogę powiedzieć? Nie mam dowodów. Co ja mam robić? Komu wierzyć? Testy genetyczne na pewno rozwiązałyby tę sprawę. Zgodzi się pani na testy DNA, żeby potwierdzić swoją wersję? Tak, bo mówię prawdę i wiem, jakie będą wyniki. Ewelina, a ty? Nie wiem. Muszę to sobie przemyśleć. Przepraszam. Ewelina, poczekaj! Spokojnie, na razie wystarczy, okej? Okay? Tak przy okazji proszę pani telefon. Znaleźliśmy w parze.